Kiedy zerknęłam na zegar na ścianie, nerwowo przełknęłam ślinę. Do rozpoczęcia mojej pierwszej lekcji na studiach pozostało zaledwie 5 minut. Czułam, jak serce mi wali jak oszalałe, wypełniając mnie ekscytacją, ale jednocześnie ogarniała mnie lekka dawka niepokoju. To był moment, na który czekałam przez całe liceum, czas na nowe przygody, nowe znajomości i nieograniczone możliwości. Zebrałam książki i notesy, sprawdzając po raz enty, czy mam wszystko, czego potrzebuję. Gdy zamknęłam drzwi mojego pokoju, oddychając głęboko, wszedłam na korytarz. Kampus tętnił życiem, zatłoczony studentami pędzącymi w różnych kierunkach. Rzucałam zdenerwowane spojrzenia na lewo i prawo, szukając znaków kierujących mnie do sali, w której miałam odbywać pierwszą lekcję. Musiałam znaleźć swoje miejsce, aby rozpocząć tę nową przygodę. Po kilku minutach intensywnego poszukiwania, wreszcie znalazłam właściwe miejsce. Otworzyłam drzwi i wkroczyłam do klasy. Przez chwilę wpatrywałam się w rzędy krzeseł, które stopniowo zaczęły się zapełniać innymi studentami. Czułam się jak mała ryba w wielkim oceanie, ale jednocześnie ekscytacja przepełniała mnie, kiedy myślałam o tym, co nadejdzie. Gdy wpatrywałam się w tłum studentów, moje spojrzenie nagle zostało przykute do postaci stojącej dalej. Aż serce zamarło w mojej piersi. To był Julian, mój chłopak, który przytulał inną dziewczynę. Poczucie ekscytacji zamieniło się w uczucie zdrady, które przeszyło mnie jak ostrze noża. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Jak to było możliwe, że Julian mógł mnie tak skrzywdzić? Mój umysł próbował ogarnąć chaos, a serce paliło się w ogniu bólu. Bez zastanowienia wstałam z miejsca i zdecydowałam się podążyć za nimi. Nic nie mogłam powiedzieć, ale potrzebowałam zobaczyć ich blisko siebie, potrzebowałam wiedzieć, co się dzieje. Kiedy zbliżyłam się, usłyszałam, jak dziewczyna śmieje się, z wdziękiem spoglądając na Juliana. Moje gardło zaciskało się, a ciało napełniała gorączka złości. Zebrałam w sobie całą odwagę i postanowiłam przerwać to prywatne spotkanie. W końcu znalazłam Juliana na uboczu, oddzielonego od reszty studentów. Moje nogi drżały, ale wewnętrzne ognie nie gasły. Głos, kiedy do niego przemówiłam, był pełen emocji, które próbowałam opanować. Julian, co się właściwie dzieje? Kim jest ta dziewczyna? Julian wyglądał przerażony, próbując wymyślić jakąś wymówkę. Jego zakłopotanie było oczywiste, ale nie zamierzałam łatwo odpuścić. Wiedziałam, że muszę poznać prawdę, bez względu na to, jak bolesna mogła być. Wiem, że wygląda to dziwnie, ale to tylko stara przyjaciółka z mojego rodzinnego miasta. Nie ma w tym nic poważnego, obiecuję. Słowa Juliana brzmiały puste i fałszywe. Nie mogłam uwierzyć w jego tłumaczenie. Mój ból przekształcał się w gniew. Wiedziałam, że muszę podjąć drastyczne środki, aby przypomnieć mu o mojej obecności i wartości, jaką wnosiłam do naszego związku. Gdy dotarło do mnie, że Julian zdradził mnie na własne oczy, poczułam, że moje serce zostaje roztrzaskane na milion kawałków. Nie mogłam uwierzyć, że osoba, której zaufałam najbardziej na świecie, zrobiłaby mi coś takiego. Ale zamiast popaść w rozpacz, zrodził się we mnie plan. Był on drastyczny, ale wiedziałam, że muszę go przeprowadzić, aby przypomnieć Julianowi o mojej obecności i wartości. Moje myśli skupiły się na konkretnym działaniu. Musiałam go zaskoczyć, przebudzić z letargu, który sprawił, że zapomniał o naszej miłości. Wiedziałam, że muszę podjąć kroki, które będą niezapomniane i trudne do zignorowania. Postanowiłam uczynić siebie niewidoczną dla Juliana. Zaczęłam ukrywać swoje ruchy na kampusie, unikając miejsc, gdzie moglibyśmy się spotkać. Starałam się nie pojawiać w jego polu widzenia, robiąc wszystko, aby zachować tajemniczość. Skupiłam się również na własnym rozwoju osobistym i pasjach. Zaczęłam angażować się w różne projekty na uczelni, skupiając się na nauce i swojej kreatywności. Moje postępy i osiągnięcia przyciągały uwagę innych studentów, a ja stawałam się nieodgadnioną i niezależną istotą. Kolejnym krokiem było ujawnienie Juliana moich ukrytych talentów. Zdecydowałam się dołączyć do uczelnianego zespołu tanecznego. Przez wiele godzin w tygodniu poświęcałam na treningi, doskonaląc swoje umiejętności i przyciągając wzrok innych.
Nadeszła chwila, w której miała się odbyć ważna prezentacja naszego zespołu. Byłam pewna, że Julian będzie obecny w publiczności. To było moje wielkie wyjście, szansa, by zaprezentować mu swoje zdolności na najwyższym poziomie. Mój taniec był pełen pasji, siły i ekspresji. Przez każdy ruch starałam się przekazać emocje, które drzemały we mnie od momentu, gdy zobaczyłam jego zdradę. Jego spojrzenie, które uchwyciłam na widowni, wyrażało zdziwienie i zainteresowanie. Wreszcie udało mi się przyciągnąć jego uwagę. Po występie Juliana nie było widać. Moje serce waliło jak oszalałe, czekając na jakąkolwiek reakcję ze strony chłopaka. Przeszły dni, a on nie zbliżył się do mnie ani nie poruszył tematu. Zaczęłam tracić nadzieję, ale wtedy nadeszło coś, czego się nie spodziewałam. Pewnego wieczoru, gdy wracałam z zajęć do mojego pokoju, zobaczyłam Juliana siedzącego na ławce, zamyślonego i smutnego. Serce zabiło mi mocniej, widząc, jak cierpi. Czułam się skonfundowana i zdezorientowana. Czy moje działania doprowadziły go do takiego stanu? Nie mogłam pozostać obojętna. Zdecydowałam się zbliżyć do niego, ostrożnie stawiając kroki. Kiedy zbliżyłam się do ławki, Julian spojrzał na mnie, a w jego oczach dostrzegłam ból i żal. To był przełomowy moment, w którym musiałam podjąć decyzję, jak dalej postąpić. Stojąc naprzeciw Juliana, wyczułam chwiejność emocji w powietrzu. Wiedziałam, że muszę wreszcie porozmawiać z nim, uczciwie i bezpośrednio. Wzięłam głęboki oddech i zdecydowanym głosem przemówiłam. Julian, musimy porozmawiać. Nie mogę dłużej udawać, że nic się nie stało. Powiedz mi prawdę, co się dzieje między nami, kropka. Julian opuścił wzrok, wydawało się, że się zastanawia. Po chwili spojrzał na mnie, a w jego oczach dostrzegłam skruchę i żal. Przepraszam, że zraniłem cię. Ta dziewczyna, którą widziałaś, to rzeczywiście stara przyjaciółka z mojego rodzinnego miasta. Ale to, co zrobiłem, było ogromnym błędem. Nie mam żadnego usprawiedliwienia. Strasznie żałuję i jestem gotów zrobić wszystko, aby naprawić nasz związek. Słowa te brzmiały szczere, a spojrzenie Juliana przekazywało namacalną determinację. Chociaż mój gniew i zranione zaufanie wciąż było obecne, zaczęłam rozumieć, że może być miejsce na naprawę. Zgodziłam się na rozmowę z Julianem. Wiedziałam, że musimy znaleźć wspólny grunt, zrozumieć, co poszło nie tak i czy jest szansa na odbudowanie naszego związku. Spotkaliśmy się w jednym z kampusowych kafejek, aby móc rozmawiać w spokojnej atmosferze. Przez długie godziny dyskutowaliśmy o naszych uczuciach, obawach i oczekiwaniach. Julian tłumaczył, że czuł się zagubiony i niedoceniony, że popełnił błąd szukając pocieszenia u innej osoby. Wyraził szczerą skruchę i chęć naprawy, ale wiedziałam, że potrzebujemy czasu, aby odbudować zaufanie. Rozpoczęliśmy nową fazę naszego związku, fazę pojednania i odbudowy. Postanowiliśmy skonsultować się z terapeutą, aby uzyskać wsparcie i narzędzia do pracy nad naszymi trudnościami. Rozmowy, terapia i otwarte serca stały się kluczowymi elementami naszego codziennego życia. Przez wiele tygodni pracowaliśmy nad komunikacją, szczerym wyrażaniem naszych emocji i potrzeb. Stopniowo odkrywaliśmy, jakie obszary naszego związku wymagają uwagi i naprawy. Było to czasochłonne i trudne, ale widziałam, jak Julian angażuje się w proces i stara się zmienić. Podczas naszej podróży pojednania odkryliśmy również nowe aspekty siebie nawzajem. Dzieliliśmy się swoimi marzeniami, ambicjami i planami na przyszłość. Zaczęliśmy wspierać się nawzajem w osiąganiu naszych celów i realizowaniu pasji. Widziałam, jak Julian rozwijał się jako osoba i stawał się bardziej świadomym partnerem. Również ja odkrywałam nowe obszary swojego życia, rozwijając swoje umiejętności i kierując się własną pasją. Po wielu miesiącach pracy, żalu i naprawy, Julian i ja znaleźliśmy się na nowym etapie naszego związku. Byliśmy gotowi na nowy początek, oparty na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i miłości. Zrozumiałam, że związek nie jest zawsze łatwy i gładki. Ale nasza trudna droga pozwoliła nam na głębsze poznanie siebie i budowę mocniejszej więzi. Byliśmy gotowi stawić czoła przeciwnościom, wiedząc, że nasza miłość i determinacja są wystarczająco silne, aby przetrwać.
Tak zaczęła się nasza nowa historia, historia poznania, zdrady, pojednania i wzrostu. Historia, która nauczyła nas, że miłość wymaga pracy, ale jest warta każdego wysiłku.